Cześć i czołem, witam w kolejnym odcinku Playthroughs Dark Souls. Czekają nas kolejne zmiany względem poprzedniego odcinka. Mianowicie odcinki będą nagrywane dźwięk i obraz razem. Udało mi się wygospodarować troszkę czasu w ciągu dnia, żeby to zrobić. Nie bawić się w montowanie dźwięku, dogrywanie dźwięku po prostu później do wideo. I kolejna bardzo ważna zmiana, mianowicie zainwestowałem w kamerkę, bardziej w stojak do kamerki, gdzie po prostu za kamerką będzie robił mój telefon, więc na razie będzie musiało nam to wystarczyć. I uwaga, włączam. I cześć. Wreszcie mnie widać. Mam nadzieję, że nie będzie to dla was rozczarowujący widok. Więc tak, dzisiaj kolejny odcinek przed nami. Będziemy już tak nagrywać. Odcinki też będą troszkę krótsze. Po około pół godziny. Jeden. Bo dostałem takie info zewnętrzne, że może godzina to trochę za dużo, żeby to w jakiś sensownym czasie obejrzeć sobie. Więc dawajcie znać po prostu w komentarzach, czy rzeczywiście odcinki powinny być trochę dłuższe, trochę krótsze. Zawsze możemy to zmienić. Więc dobra, startujemy. Cyk. Sobie tu trochę bliżej mikrofonu siądę. Nie będę mógł padem sterować. Dobra. Więc tak, ostatnio co? Ulepszyliśmy broń na plus 10. Odblokowaliśmy już fortecę Sena. Zobaczmy, jak to wygląda, jeśli chodzi o grudki tytanitu. Mamy 3. 3 grudki nam pozwolą plus 11, plus 12, plus 13. Jeszcze troszkę ich potrzebujemy. W fortecy Sena na pewno mamy 2, ale generalnie zanim pójdziemy tam, to potrzebujemy duży żar. Ten największy do tego, żeby w ogóle móc ulepszać naszą broń na plus 13, 14, 15. Więc najpierw udamy się do Nowego Londo, gdzie to właśnie tam znajdziemy ten żar. Hop. Dajcie znać, jak wam się też podoba stylizacja. I bym mógł użyć jakichś gotowych rzeczy, żeby zakryć swoje tło, ale mam taki parawan. Stwierdziłem, że go użyję. Dobra, idziemy do Nowego Londo. Tam będziemy musieli najpierw spuścić wodę, żeby w ogóle dostać się w jakiś sensowny sposób do tego żaru. Tutaj drabina. Winda została na dole niestety. No. Ale to chwilę tylko zajmie. Mam nadzieję, że na tym mikrofonie coś będzie słychać. Później jeszcze zainwestuję w lepszy mikrofon, żeby był jednak bliżej twarzy. Będzie łatwiej. Ten powinien zbierać. Będę mówił trochę najwyżej głośniej, a później w programie to zmodujemy. Pyk, skok, skok. Jesteśmy w Nowym Londo. No i teraz tak. Czy chcemy się bić z duchami, czy po prostu przebiegniemy obok nich? No tu już zebraliśmy tą klątwę. Może dla pewności sobie ją zaaplikujemy. Chwilowa klątwa. Dobra, damy radę zrobić. A już sobie jej użyjemy. Nie bym mógł się bić z duchami, jakby nam przeszkadzały za bardzo. Ta klątwa dropi generalnie z tych duchów też.
Dobra, myślę, że damage mamy całkiem niezły. Jesteśmy w stanie zabić te duchy jednym hitem, więc jest bardzo dobrze. Biegniemy tu do góry. Tu jeszcze jeden się pojawił, nie? No, co jest? Czemu nie mogę go uderzyć? O, chwilowa klątwa. To było dosyć ciekawe. Dlaczego nie mogę uderzyć? Tu fajnie byłoby minąć po prostu tego ducha. No dobra. No i znowu. Cyk. Tu w dół. Czemu moja broń czasem... Coś mi się widzi, że nie przeżyjemy zbyt długo. Ups. To będzie ciekawe. Ciekawe, dlaczego nie... O Jezus, nie siadłem sobie. Aha, jeszcze kamerkę wywaliło. O, wróciło. Coś się popsuło. Wi-Fi może zerwało. Dobra. Gdzie ja w ogóle idę? Znowu zerwało. Tutaj widzę siebie. Że działa. Czyżby internet nam po prostu tu zepsuło? Mamy internet. Dlaczego nie mamy kamerki? Dobra, mała przerwa techniczna, zaraz wracam. Walki z tymi duchami. No ale ciekawe, ciekawe. Dobra, wróciliśmy. Były małe problemy techniczne. Generalnie udało je się rozwiązać poprzez podłączenie kamerki przez USB. To wymagało troszkę skomplikowanych zabiegów moim telefonem, ale dobrze, udało się. Z tego co widzę, kamerka działa na razie ok. Wracamy jeszcze raz. Warto tam usiąść przy tym ognisku. Jeśli ktoś byłby w stanie mi powiedzieć, dlaczego halabarda nie była w stanie zadawać obrażeń duchom, chociaż miałem klątwę, byłbym bardzo wdzięczny. Teraz będziemy mądrzejsi i siądziemy sobie tu generalnie koło tego ogniska. Ja nie wiem, tyle planów na ten odcinek i chyba skończy się tak, że zdobędziemy ten żar. Ale no dobra, zobaczymy. Fajnie byłoby chociaż golema pokonać. Dobra, jeszcze raz. Trzeba ominąć tego ducha. Czasem przechodzi atakiem, a czasem nie, i wtedy jest różnie. Czasem pozwala nam po prostu przejść obok siebie. Cyk. Udup. Jeszcze raz. To było słabe.
i dlaczego nie zadziałało, to nie mam pojęcia. Klątwa powinna działać 5 minut. Zresztą było widać, że czasem ten atak przechodził, a czasem nie. Co też jest dziwne. No ale mniejsza, lecimy. Duchy, 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 duchy. Okej, pierwszy. Działa. Działa. Tamte muszą być jakieś specjalne, bo... Raz działa, raz nie. Generalnie sobie tu skoczymy później, bo ten żar. Ale to... I znowu, bo teraz i on mnie nie trafił. Bądź mądry. Pisz pierwsze. Puść. Dobra. Dobra, idziemy tu. To czego szukamy jest chyba po drugiej stronie, w tej skrzynce. Dobra, tu idziemy do góry. I tu zrobimy taką małą rzecz. Bo te duchy się będą cały czas agrować, więc wyjdziemy sobie z gry, żeby zresetować ich pozycję. Wejdziemy jeszcze raz. Dobra, i teraz tak. Tam u góry jest taki dziad. Dziad jest. Dziad ma klucz. I generalnie można przechodzić przez duchy. Jest trochę zabawy. A można go po prostu strącić strzałą. I my zrobimy drugą wersję. Wow. Trochę to potrwa. No nic. Dobrze, chociaż się pokazał. Już myślałem, że trzeba będzie tam iść jednak. Siedem strzał plus jeszcze kilka dużych. Oby starczyło. Na szczęście on niczym nie strzela. Tak, i to też jest piękne w grach Dark Souls, że każdy problem można rozwiązać w przeróżny sposób. Jak wam się tylko żywnie podoba. Aha. Dobra. Wow, 29. Super. Dobra, uda się. Mamy to. Padł. On da nam klucz. Klucz do pieczęci. Elegancko. Teraz tak, lecimy sobie tutaj mostem. Można tamtędy. A można tu skoczyć. Cyk. Nie! Można skoczyć, ale nie polecam. Nie polecam rolować jeszcze raz. O, dobra, tu zrobimy cięcie i po prostu wrócę do tego momentu. Dobra, jesteśmy, przeskoczyliśmy. Udało się. Teraz tak, my tu idziemy sobie. Cyk, i tu otworzymy śluzę. Gdzie to jest? Ta śluza spuści wodę w ruinach Nowego Londo. Przecież będziemy mieć dostęp do niższych partii. A tam znajduje się właśnie między innymi nasz duży żar. 5 kawałków dużego tytanitu. Na ile nam to starczy, zobaczymy. Dobra, no sobie po prostu teraz wrócimy do ogniska. Tam na dole teraz będzie dojście do Four Kingsów, ale to dopiero później. Nam bardziej zależy na tym,
na tym żarze. Chciałem po prostu ulepszyć broń jak najbardziej przed pójściem do Anor Londo. Jednak będziemy mieć tam do czynienia z dosyć trudnym bossem. Fajnie byłoby go jak najszybciej załatwić. Dobra. Teraz, żebym dobrze pamiętał, jak dojść do tego. Bo jak się pomylę, to zginiemy i tyle z tego będzie. Dobra. Cyk. Lecimy. Jeszcze raz. Teraz troszkę łatwiej. Powinno być. Nie będzie duchów. Dobra, lecimy tu cały czas prosto. Wyleczmy się tak dla pewności. Estus się może jeszcze przyda. Teraz tak, mijamy tu tak duchy. Mijamy. Co za dranie. Dobra, i teraz tu spadamy sobie. Cyk. Spadliśmy. Dobre playthrough. Generalnie zbyt często po tym żarnie biegałem. Będzie z czego się pośmiać, nie? O Boziu, Boziu, jak to się szło? Nie w tamtą manikę. Dobra. Teraz 100% skupienia. I damy radę to zrobić. To będziemy żar. Przebiegniemy przez fortecę Sena. Dobra. Ćwiczę trochę nowe rzeczy. Poprzednią część gry już miałem wyćwiczoną, więc teraz będziecie ćwiczyć razem ze mną. Nie jest trudne, no, ten skip. Generalnie można byłoby tam nawet wbiec od strony Doliny Smoków, bo teraz brama jest otwarta. Ale to jeszcze trudniejsze by było, moim zdaniem. Tu mijamy. No i dobra. Tu sobie ten i tu spadamy. Teraz tak, nie tam. Tam bo już szli na Four Kingsów. Tak, a my biegniemy sobie tu. Co jest? Ciach. Tu windą do góry. Nie, to nie tędy. Bardzo elegancko. Tu dalej. Tu są schody. Dobra, mamy to. I tu do góry. Czyli za tym wielkim cosiem trzeba skręcić. I tu jest skrzynia, którą wcześniej widzieliśmy. No, otwieraj. Bardzo duży żar. Dobra, wracamy do ogniska. O, mamy to. Mamy to. Dobra, teraz idziemy ulepszyć sobie halabardę, na ile możemy. Tu jest wąż, którego później się spotkamy, to wam wyjaśnię, co można z nim zrobić. W sensie można mu dać kilka przedmiotów. Wtedy będziemy troszkę mieć więcej.
Więcej dusz. Myślę, że się pojawi kilka cięć po drodze, bo aż wstyd. Dobra, ale już ogarniam. Tam w bramę trzeba wejść. Generalnie dosyć ciemna lokacja. I się pogubiłem. Dobra, lecimy. Później dwie grudki z fortecy Sena. To będziemy mieć 5. Nie pamiętam, ile jest potrzeba, żeby... Czy w grudkach tytanitu jest więcej potrzebne niż reszty. Generalnie 9 na każdy poziom. Bardzo duży żart, tak. Dobra, i teraz tak, modyfikacja. Robimy halabardę. Plus 11, wzmocnienie broni. Plus 12, i tak, teraz będzie 2 i 2, o ile dobrze kojarzę. Mam nadzieję. 2 plus 2, czyli potrzebna nam 3. Jak dobrze pójdzie, to nie będę musiał iść tam tego farmić. Na razie pójdziemy w fortecę Sena i tu zdobędziemy dwie grudki tytanitu, które można tu zdobyć. Ale ulepszymy sobie już broń, myślę, w Anor Londo. Chodźcie, chłopaki. Chłopaki. Nie czajcie się. Noż tych. Hop. Hop. No naprawdę. Hop. Zbiegł go. I cyk. Dobra, mamy ich. To byli tacy dosyć, chyba najbardziej ciężcy przeciwnicy z tej lokacji. Bo ich tu jest dwóch, a resztę to przebiegniemy. Tu są dusze. I teraz tak, jedna grudka tytanitu, którą możemy jeszcze zdobyć, znajduje się tu. Przeżyjemy skok, przeżyjemy. Cyk, cyk, dobrze, wyrolowane. Tu jest demon. Nie chcemy, żeby on nas trafił. Góra, 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 góra. Dobra, i teraz tak. Tu coś mamy, dużą duszę. Pyk. Tu generalnie ten iluzorek trzeba rozbić. Jego nie da się... Nie goni mnie żadna wąż. Czasem się zdarza. Trzeba uderzyć w niego. Nie jest tak samo jak w poprzednich wersjach, że... przy poprzednich iluzorykach. W nogę. W nogę. W nogę. Mamy go. Cyk. No, wydropił. Już się martwiłem. Dobra. Teraz sobie zrobimy po prostu... Powiedzcie, że siadłem przy tym ognisku. Powiedzcie, że siadłem. Naprawdę, powiedzcie, że siadłem. Nie. Nie, biegniemy. Biegniemy jeszcze raz, za głupotę się płaci. Pamiętajcie, siądź sobie przy ognisku. Ten odcinek powinien trwać 15 minut, a będzie przez moją nieudolność trwał 45 minut. Bo jednak fajnie było tego golema ogarnąć. No dobra, teraz mogę sobie jeszcze zwiększyć o jedno tą halabardę, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
Ja też bym mógł, no bo przecież bym się cofnął. Nie pytajcie, nie pytajcie. Wiem, co jeszcze zrobimy. Wiem, co jeszcze zrobimy. No, rolować miałeś. Dobra. Generalnie tu na dole. Zaraz sobie otworzymy to. Tu powinien być gość. O ile dobrze kojarzę. Jest czarny rycerz. On też powinien nam wydrobić grudkę tytanitu. Dobra, cyk. I do niego wejście jest gdzieś tu. Dzień dobry. Zapraszam na dół, co? Idzie pan? Idzie pan. Bić się z tobą tam. Pyk. Mamy to? Pięknie. Dobra. Dobra, no to co? Nie. Mało brakło. Mało brakło. Hełm dzikiego szalonego. Dobra. Mamy wszystkie chyba grudki. O, jeszcze jedno zdobędziemy w Fortecy Sena. No, taka faza trochę przygotowawcza do drugiej części gry, bo jednak tam bossowie nie są ciężcy, ale ilość życia, którą mają, jest dosyć problematyczna i mając małą ilość po prostu nieulepszoną broń, byśmy bardzo długo walczyli, a nie ma to najmniejszego sensu. Mogę sobie jeszcze poziom wbić, to sobie w siłę pójdziemy. Cyk. I teraz tak, wzmocnienie broni. Gdzie, dzięki temu, że kupiłem sobie grudki tytanitu. Jeszcze dwie potrzebuję. Jedna na pewno jeszcze będzie w Fortecy Sena. I kolejna grudka. Albo ją spróbujemy później wyfarmić. No jedna to nie jest dużo. Chodźcie, koledzy, chodźcie. Oni czasem fajnie się tu ustawią. O, tak jak tamten. I mamy to. Pyk. Poszło lepiej niż poprzednim razem. Teraz tak, tu tylko przebiegniemy po prostu. To jest jedna z gorszych lokacji. No może nie gorszych. Ona ma swój urok, ale jest ciężka po prostu. Dobra, tu zrobimy tak. Przebiegniemy sobie obok niego. No super. Nie! Umrzej. Nie spodziewałem się tego. No tu mamy... Tu mamy duże kawałki tytanitu. To one już nam nie są potrzebne, no. Tu taka niespodzianka będzie. Nie ulepszyłem sobie też, ale dobra.
Mamy powierniczkę ognia w Anor Londo. Z reguły strzela, albo nie idzie. Teraz stwierdził, że... Myślałem, że ten kamień już tu nie leci, jak pierwszy raz tu poleci. To się bym zdziwił. Cyk. 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 Do widzenia. Teraz tak, jak kamień tu będzie leciał, w prawo pełna para i jedziemy. Cyk. Lecimy, 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 lecimy. Lecimy, lecimy. Pyk, mamy to i tu do góry. Cyk, cyk, cyk. Cyk. Tu góra. Dobra, dobra, nie strasz, nie strasz. Tu góra. Tu biegniemy. Cyk. Mamy to. Ło, na szczęście tutaj nie było żadnych większych niespodzianek. Dobra. Proszę bardzo, jeszcze coś tam zginęło po drodze. Tutaj mamy ognisko. Nie turlikać się, bo można spaść. Siądziemy. Możemy nowy poziom dać. Trochę przyciszę grę na słuchawkach. O. Dobra. I tu z powrotem. Cyk, cyk. Dobra. Lecimy na golema. Prawie. I tych dużych odłamków tytanitu jest tu naprawdę dużo. Tam po lewo jest sklepikarz. Sprzedawca. Sklepikarz. Brzmi jak sprzedawca ze sklepiku szkolnego. No, ale my nie potrzebujemy. Więc biegniemy sobie tędy. Tu. Tu. Już widzimy tam naszego przeciwnika u góry. Tu jest łucznik. Teraz tak, żeby ułatwić sobie walkę, można iść od razu na golema. Ale tu jest pan olbrzym, który rzuca kulami. Można postarać się go zbejtować na najmocniejszy atak. To jest to. Nie. No jak na złość. Dobra, padł bez tego. Generalnie jak się wkurzy, to walnie kilka razy i skończy się to tak, że się przewróci. I wtedy jest odsłonięty na ataki, więc robicie z niego miazgę. Dobra. Jedymy. Panie golem. Tu zastawiam się, tu cyk. I teraz tak, pomiędzy nogi, pomiędzy nogi. Cyk, cyk, cyk. Pan golem się przewrócił. Lepiej dla nas. Ale nie damy rady go załatwić za jednym. Grab! Ups. No nie mogę go trafić. Dobra, mamy go. No nie wierzę, no.
Dobra, jest. Za pierwszym. Za pierwszym. Dobra, i Anor Londo. Piękny widok. No jakoś poszło. Widzimy, z bossami nie mam problemu. Lokacje stanowią dla mnie większy problem. Szczególnie to z tym dużym żarem. Ale już wiem, jak następnym razem będziemy przechodzić, to myślę, że już damy radę. Dobra. To w tym odcinku będzie w takim razie wszystko. Zapraszam do subskrypcji kanału, do zostawienia komentarza, sugestii. Warto dzwoneczek, odcinki będą się pojawiać co 2-3 dni. Także zapraszam wszystkich i serdecznie pozdrawiam. Cześć!